bugles tell. The scouts mean to show by the black and gold that boys can be men as well. While a scouting, 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 there is danger to be there. And at every turn there is something new to learn. So scouts, be prepared. Początek XX wieku był dla świata czasem wielkiego niepokoju. W takiej atmosferze bohater wojny burskiej, angielski generał Robert Baden-Powell, stworzył podstawy nowego ruchu wychowawczego młodzieży, scoutingu. W roku 1908 wydał książkę Scouting for Boys, będącą prezentacją i równocześnie samouczkiem metody skautowej. Wkrótce tysiące młodych chłopców wyruszyło na łąki i do lasów, uciekając w ten sposób z miast i ze skostniałych szkół. Szybko do chłopców dołączyły dziewczęta, zaskakując tym dorosłych. Idea i metoda skautowa, przenikając granice, dotarła przed rokiem 1914 do wielu krajów. Symboliczne były tutaj organizowane od 1920 roku międzynarodowe zloty skautów Jamboree, odbywające się do dnia dzisiejszego. U podstaw skautingu leżało stwierdzenie, że na końcu wędki powinna znaleźć się przynęta, którą lubi ryba, a nie ryba. Skauci byli otwarci na pomoc wszystkim, których doświadczył los, a skautowe wychowanie obywatelskie objęło charakter, zdrowie i siłę oraz pracę ręczną i zręczność. Pracowano w małych zespołach, w naturalnych, dziecięcych bandach, zwanych zastępami, kierowanych przez rówieśników i drużynowych, starszych braci. W latach 1909-1910 dzięki fascynacji pojedynczych ludzi idea skautowa dotarła na ziemię polskie. W maju 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz formalnie powołujący we Lwowie pierwsze drużyny. Ideą, która odróżniła polski skauting, wkrótce nazwany harcerstwem, od angielskiego pierwowzoru, była niepodległość. Andrzej Małkowski i Olga Drachunowska, dokonując praktycznej syntezy idei wychowania fizycznego, abstynencji i walki o niepodległość, stali się twórcami ruchu harcerskiego. Założyli pierwsze drużyny, wędrowali od Lwowa do Krakowa, a już jako małżonkowie osiedli w Zakopanem. Jeszcze przed rokiem 1914 w prawie i przyrzeczeniu harcerskim sformułowany został trwający do chwili obecnej ideał służby Bogu, Polsce i bliźnim. Istniały już wtedy drużyny w Królestwie Polskim, na Syberii i Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku, w Niemczech. Do roku 1917 organizacja harcerska rozwinęła się na Rusi i w Rosji. Na zlocie w Birmingham w roku 1913 powiewa biało-czerwona flaga, a Baden-Powell, noszący w klapie polskiego orzełka, nie ugina się przed żądaniami przedstawicieli państw zaborczych. Kiedy wybuchła wojna, Małkowski stworzył skautową służbę łącznikową, a w związku z przesunięciem frontu w rejon Krakowa i Limanowej próbował w Tatrach tworzyć polskie Termopile. Zagrożony aresztowaniem opuścił Austro-Węgry i od roku 1915 przebywał w Ameryce. Wysłany z misją do Odessy, ginie w styczniu 1919 roku w cieśninie Messyńskiej. Lata 1914-1921 były dla skautów czasem próby. Wypełnili ją znakomicie. Byli w legionach, w polskiej organizacji wojskowej, w dużej części byli legendą lwowskich Orląt. Nie zabrakło skautów w plebiscytach i w powstaniach wielkopolskim i śląskich. Kiedy latem 1920 roku dochodzi pod Warszawą do decydującego dla niepodległości Polski starcia z armią bolszewicką, harcerze są niemalże we wszystkich oddziałach dowodzonej przez Hallera Armii Ochotniczej. W dniach 1 i 2 listopada 1918 roku w Lublinie odbył się zjazd przedstawicieli organizacji harcerskich ze wszystkich części podzielonego jeszcze kraju. Zdecydowali oni o utworzeniu jednego Związku Harcerstwa Polskiego. Jak, druhowie, sądzicie, skąd taka ogromna lotność tej idei, ta popularność i możliwość takiego rozpropagowania jej na ziemiach polskich? Skauting Polski po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, stanowił odpowiedź na wyzwanie czasów. I tutaj trzeba powiedzieć, że skauting nie był pierwszą organizacją młodzieżową. Poprzedziły go przecież zarówno prehistoryczne organizacje Wilareci i Wilomaci, jak i potem kółka samokształceniowe, Z, PET i Zarzewie. I tutaj trzeba powiedzieć, że właściwie skauting wyrastał najbardziej w łonie Zarzewia.
Sokół dał pewną platformę organizacyjną, Eleusis wprowadził wysokie normy moralne, natomiast generalnie rzecz biorąc, scouting opierał się na doświadczeniach za życie. Mi się wydaje, że lotność polegała na tym, że w Polsce wówczas było straszne zapotrzebowanie na sprawy niepodległości. Sprawy niepodległości, którą chciano odzyskać w różny sposób, bo wiemy, jedni zbrojnie, drudzy przez utrzymanie tężyzny fizycznej, trzeci znowu przygotowując się duchowo do tego wszystkiego. I fenomen Andrzeja i Olgi polegał na tym, że oni widzieli wspólnotę tego wszystkiego w tym ruchu skautowym. I w momencie, kiedy przetłumaczył Scouting for Boys na język polski, a przez przypadek to zrobił, zresztą za karę to tłumaczył, to się okazało, że te wszystkie wątki znajdują się w tym skautingu. I myślę, że dlatego tak łatwo było przyjąć Polakom właśnie te gry trochę zachodnie, prawda, wówczas. Ale przecież skauting rozpowszechnił się w Anglii i na świecie, tak jak Duch przed chwilą powiedział, gdzie kraje były niepodległe, także chyba było jeszcze coś oprócz tej walki o niepodległość. Baden-Powell na przykład bardzo mocno stawiał na lojalność wobec kraju. W sytuacji, kiedy kraj był niepodległy, tak jak Wielka Brytania, czy na przykład Francja, to było to bardzo istotne. To wychowanie obywatelskie na tym się zasadzało. Wtedy skauci uczyli się tego, co jest potrzebne krajowi w danym momencie. I w Polsce to też było realizowane, tak jakby przełożone na inny język. Dla Polski lojalność wobec kraju to była walka o niepodległość. Lojalność dla państwa w zrozumieniu Baden-Powella i w tymże podręczniku, który tłumaczył Małkowski, nie znaczyło walki zbrojnej z bronią w ręku. To, cośmy tu zobaczyli jako ostatnie zdjęcie straż harcerza nad Wisłą z karabinem, to jest właśnie ten początek rozejścia się dróg. Scouting ogłosił braterstwo. Natomiast lojalność to jest obowiązek służby wojskowej realizowany przez państwo. Natomiast nie przez młodzież, która mogła w sposób puszczański, wędrowniczy, jak my widzieli, namiotowy, przygotowywana do służby pomocniczej, czy też jako przygotowana do służby wojskowej. I tutaj Małkowski, widząc, że te sprawy mimo wszystko są pod naciskiem, mimo wszystko militarno-wojskowym, wstrzymał się i trochę tą ideę harcerską zmienił. I tutaj te drogi zaczęły się rozchodzić. Ja bym chciała jeszcze powrócić właśnie do specyfiki naszego skautingu, do nazewnictwa. Dlaczego harcerz? Dlaczego podział na chorągwie, chówce? Przyjęcie tej nomenklatury rycerskiej, tych nazw, chówiec, chorągiew, główna kwatera i poszczególne dalsze nazwy, krzyż harcerski jako virtuti militari, który maleńką rzeczą została wilika. Wilika, która była symbolem harcerstwa męskiego zresztą, to zrobiono nam zarzut z biura skautowego, że w dużej odznace harcerskiej, który był krzyż harcerski, skauting był zagubiony. Trzeba dobrze wpatrzyć się w krzyż harcerski, żeby zobaczyć małą linijkę. Natomiast widzi się duży order, schemat orderu Virtuti Militari i do tego jeszcze z wieńcem. Prawda? Więc tutaj była nastawiana ta sytuacja narodowościowa, wyraźnie podkreślona antyzamocza, i z drugiej strony wszedł element mimo wszystko przygotowania do wojska. Była ten skauting pierwszy zresztą do końca. Pozostało w nim mimo wszystko ten element organizacji paramilitarnej. To był spór, który do końca istnienia, jeszcze w szarych szeregach, później był stale sporem z biurem skautowym. Do tego tematu dojdziemy, gdy zaczniemy mówić o współczesnych czasach harcerstwa. Zobaczmy teraz, jak harcerstwo rozwijało się po zakończeniu I wojny światowej. Zakończenie zbrojnych zmagań o niepodległość postawiło ruch harcerski przed trudnym zadaniem. Brakowało programów, a nie wszyscy potrafili odczytać głębie wychowania harcerskiego. Na takim tle doszło do powstania na początku lat 20. ruchu wolnego harcerstwa, nawiązującego do idei puszczaństwa i indianizmu. Nie przetrwał on próby czasu. Z kolei działacze PPS założyli pierwsze gromady czerwonego harcerstwa istniejącego do wybuchu wojny. Mimo początkowych trudności ZHP okrzepł. Doskonałą prezentacją organizacji były zloty narodowe. Protektorat nad ZHP objął najpierw naczelnik państwa Józef Piłsudski, a potem kolejni prezydenci Rzeczpospolitej. Po przewrocie majowym 1926 roku wewnątrz ZHP narastał konflikt.
Z jednej strony dotychczasowe władze pragnęły kontynuować wychowanie narodowe, niezależne od aktualnego rządu, a z drugiej strony coraz mocniejszy był pogląd, iż ZHP powinien być organizacją powszechną i państwową. Rozstrzygnięcie na rzecz poglądu o państwowości ZHP nastąpiło na zjeździe w Krakowie w roku 1931, kiedy na przewodniczącego wybrano Michała Grażyńskiego. Wielu instruktorów opuściło szeregi ZHP. Harcerstwo okresu międzywojennego dwudziestolecia miało niezaprzeczalne sukcesy wychowawcze i programowe. Rozwijano drużyny żeńskie. Olga Małkowska stworzyła w Pieninach Cisowy Dworek, rozwijający działalność społeczno-kulturalną w całej okolicy, a w Sromowcach podjęła pracę szkoła harcerska. Niemałą rolę odegrał ośrodek pracy dla bezrobotnych harcerzy. Znakomita szkoła instruktorek istniała w Buczu. Harcerstwo całą siłą wkroczyło do nowoczesności. Istniały zastępy, drużyny i ośrodki pracy specjalnościowej. Żeglarstwo z generałem Mariuszem Zaruskim, krótkofalarstwo, szybownictwo i turystyka kwalifikowana stały się wizytówką tej nowoczesności. Rozwinął się sport i wychowanie fizyczne. Przełom lat 20. i 30. przyniósł zmiany w metodzie pracy z młodszymi dziećmi. Aleksander Kamiński, pisząc Antka Cwaniaka, książkę Wodza Zuchów i Krąg Rady, zaproponował polskie rozwiązania, odchodząc tym samym od wzorca Wilcząt i Kiplinga. W Górkach Wielkich, w majątku Zofii Kossak, powstała szkoła instruktorów zuchowych. W latach 30. harcerstwo bardzo mocno weszło do szkół powszechnych, a także dostrzegło specyfikę pracy drużyn wiejskich. ZHP należał do współtwórców światowych organizacji skautowych. W Garczynie na Kaszubach odbył się międzynarodowy zlot skautów wodnych. W roku 1933 Baden-Powell, odwiedzając Gdynię, gościł jedyny raz na ziemi polskiej. Delegacje Polski uczestniczyły we wszystkich dżembury od roku 1924, a o udziale w dżembury w Gedele i Vogelenzang wspaniale pisała Zofia Kossak. Swoistym podsumowaniem tego wielkiego dorobku był jubileuszowy zlot 25-lecia harcerstwa w Spale w roku 1935 z udziałem 26 tysięcy młodych ludzi. Harcerstwo pokazało zdolność samowychowania i samoorganizacji, tak przydatnych w latach wojny. Lata międzywojenne ideą jednoczącą harcerstwa polskiego przestała być walka niepodległościowa. Harcerstwo znalazło się w nowej, zupełnie nowej sytuacji. Jak odpowiedziało i czy odpowiedziało adekwatnie do sytuacji? Z szeregów skautowych nastąpił dość duży odpływ tych starszych chłopców głównie. I ten program, który niejako z rozpędu był realizowany, a wzorujący się na tym, co na początku w polskim harcerstwie stworzono, nie odpowiadał jakby wyzwaniom. I stąd różnego rodzaju ruchy, z tym najbardziej znanym, czyli ruchem wolnego harcerstwa tworzonym przez Adama Ciołkosza, późniejszego wybitnego działacza PPS-u. I stąd problemy z tym związane, do tego stopnia, że przecież ruch wolnego harcerstwa znalazł się poza ZHP, tworząc Związek Wolnego Harcerstwa. Bardzo krótko to trwało. I tak naprawdę dopiero około połowy lat 20. sprawa zaczęła się normować. Zaczęły te działania odpowiadać na to, co się w kraju działo. A kraj się odbudowywał. Zaczęto budowę portu w Gdyni. Sytuacja polityczna też zmierzała jednak do pewnej stabilizacji. Była konstytucja marcowa, działał Sejm, partie polityczne i w tym momencie to harcerstwo musiało się w to wpasować. I wtedy zrodził się chyba pewien etos właśnie takiego harcerstwa budującego, harcerstwa uczestniczącego w tym, co się dzieje w Polsce. Zdawano sobie sprawę, że niepodległość to jeszcze nie jest całkowity cel, ostateczny cel, bo teraz trzeba umocnić ojczyznę, trzeba tę Polskę budować dopiero. I tu właśnie jako fenomen to harcerstwo się pokazało tą systematyczną, mozolną, właśnie taką po stopniach postępującą pracą. Ja myślę, że cel to stale przesuwano do przodu. Ale cel, powiedzmy sobie, że oprócz idei niepodległościowej był już zawarty wcześniej w statucie i w samym prawie harcerskim, prawda? Kształtowanie charakteru, wychowanie, cała metodyka. Wydaje mi się, że to chyba pozostało z tych pierwszych lat harcerstwa, a teraz tylko trzeba było to inaczej jakby opakować. Tak, wtedy był potrzebny kult walki, teraz był potrzebny kult pracy. Właśnie na tle tego celu i formie jego realizacji w harcerstwie istniał spór. Spór, który zbiegał się z sytuacją polityczną, bo on dotyczył też różnych wizji wychowania i różnych koncepcji państwa.
Jeżeli na przykład harcerstwem lat 20. kierowali w dużej mierze instruktorzy wywodzący się na przykład z organizacji harcerskiej działającej w Rosji i na Rusi, z Sedlaczkiem, z Heydrichem, z Henrykiem Glasem, ludzie, którzy uważali, że najważniejsze jest wychowanie dla narodu, a dla państwa jest jak gdyby wtórne, bo państwo się może zmieniać, może się zmienić rząd, natomiast naród jest wartością stałą, która pozostaje. Po przewrocie majowym, po przejęciu władzy przez obóz belwederski, przez ludzi współpracujących z Piłsudskim, ten spór się zaostrzył, no bo jak gdyby państwo się wokół zmieniało. To w ogóle harcerstwo może być polityczne? Może być. Harcerstwo jest polityczne. Harcerstwo nie jest partyjne. My tą apolityczność faktycznie, tak jak tutaj Drób mówi, mylimy, bo apolityczność jest inaczej, nie polityczność, a partyjność. Człowiek musi być w jakimś sensie polityczny. Ale w tym momencie, kiedy myśmy byli już zwartą organizacją, kiedy właśnie patronat objął marszałek Piłsudski, który został później wprowadzony do statutu jako patron. To jest moment, kiedy opiekę nad Związkiem Harcerstwa Polskiego objęło państwo. I tu trzeba powiedzieć, że tutaj myśmy zaczęli być bardzo ważnym elementem wychowawczym. Byliśmy prawie jedyną organizacją, którą warto było ze strony państwa popierać. Ten okres historii harcerstwa jest najważniejszym okresem. To są te fundamenty pod to, co się dzieje do dnia dzisiejszego. Dlatego jeszcze ważne było, że ono stwarzało pewne ramy organizacyjne. Takie bardzo zdyscyplinowane, takie bardzo wiedzące, o co idzie. Przecież w tym okresie wypracowano symbolikę, regulamin różnych stopni. Wypracowano sylwetkę instruktora harcerskiego, wprowadzono stopnie. W tym czasie harcerstwo polskie chciało się pokazać poza granicami kraju, żeby to państwo, żeby tę Polskę prezentować. I stąd te sukcesy w okresie międzywojennym na kolejnych dżembori. No, dżembori w Biadele 33, w Ogelcang w Holandii w 37, to były sukcesy polskiego harcerstwa. Jeżeli myśmy na zlocie, o którym tutaj była mowa, nagle pokazali skautom z całego świata, którzy dali bawili się w puszczeństwo i rozpadanie ogniska jedną zapałką, latające nasze szybowce, skaczących chłopców, gdzie przyjechały nasze wspaniałe żaglówki. Pokazaliśmy, że jesteśmy na warunki skautowe, potęgą techniczną. To jest strona pomocy państwa. A z drugiej strony był to wspaniały program dla starszej młodzieży. To jest okres, kiedy ja wszedłem już w życie starszego harcerza. I gdyby mnie brakło tych zainteresowań specjalistycznych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, to ja bym z tego harcerstwa gdzieś na bok się zesunął, bo no jak długo można się bawić, prawda, w puszczaństwo i w podchody. Wobec tego element harcerstwa był jednym z najważniejszych elementów młodzieżowych w tej polityce państwa, jaka wtedy była realizowana. Ten rozkwit został przerwany rokiem 39, wybuchem wojny. We wrześniu 1939 roku harcerstwo zdawało kolejny egzamin, broniąc Śląska, Warszawy, Grodna. Wobec agresji dwóch wrogów i opuszczenia kraju przez władze ZHP, jeszcze przed kapitulacją Warszawy, grupa instruktorów obecnych w stolicy podjęła decyzję o kontynuowaniu pracy harcerskiej w konspiracji. Organizacja harcerzy przyjęła kryptonim Szare Szeregi, a jej kolejnymi naczelnikami byli zamordowany w Gross Rosen w roku 1943 Florian Marciniak, Stanisław Broniewski-Orsza oraz zmarły niedawno Leon Marszałek. Organizacja harcerek jako Związek Koniczyn kierowana była przez Józefinę Łapińską, a pod koniec wojny przez Zofię Florczak. Stanisław Sedlaczek, a po jego aresztowaniu i śmierci w Oświęcimiu w roku 1942 Witold Sawicki stanęli na czele chówców polskich, organizacji wyrosłej m.in. ze środowiska Kręgu Świętego Jerzego. Nie powiodła się prowadzona przez Marciniaka akcja scaleniowa. Spór dotyczył odpowiedzi na pytanie, czy można wychowywać przez walkę, czy powinien ją podejmować dorosły, ukształtowany człowiek, jakie jest miejsce wychowania religijnego. Od 1940 roku harcerze angażowali się w tzw. mały sabotaż i kolportaż podziemnej prasy. Organizowane były konspiracyjne szkoły. Starsi harcerze zdobywali wiedzę wojskową w tajnych podchorążówkach. W marcu 1943 roku ma miejsce owiana legendą zbrojna akcja Szarych Szeregów pod Arsenałem. Wkrótce powstały zalążki szturmowych batalionów Zośka i Parasol.
To one walczą jako doborowe oddziały AK w Powstaniu Warszawskim. Obok nich staje stworzony z harcerzy chłopców polskich batalion Gustaw. Harcerze najmłodszej gałęzi Szarych Szeregów, Zawiszy, roznoszący listy i tworzący pocztę polową, stają się uśmiechem walczącej Warszawy. Harcerze wileńscy, jako zwarty oddział obok żołnierzy AK, uczestniczą w oswobodzeniu swojego miasta w lipcu 1944 roku. Przez cały okres okupacji harcerki prowadzą normalną pracę wychowawczą, angażując się w opiekę nad dziećmi doświadczonymi przez wojnę. Szare szeregi. Nie sposób o nich mówić, jeśli się nie cofnie jeszcze raz wstecz do rzeczy, o których słyszeliśmy. Zrodziło nas dwudziestolecie niepodległości. Wychowało tą młodzież, która potem żywiołowo utworzyła organizację konspiracyjną. Żywiołowo. To wielki egzamin dwudziestolecia, zdany jak gdyby w jednej chwili. Od lipca 1944 roku na kolejnych ziemiach opuszczanych przez niemieckiego okupanta powstają spontanicznie drużyny i chówce. 30 grudnia 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego swoim zarządzeniem powołuje do życia ZHP i jego władzę. Na początku stycznia 1945 roku Leon Marszałek wydaje rozkaz rozwiązujący szare szeregi. Mimo blokowania odbycia walnego zjazdu, mimo wymuszania zmian ideowych, ZHP lat 40. jest bliski temu, co było przed wojną. Ten fakt oraz m.in. udział harcerstwa w szczecińskiej manifestacji poparcia dla Mikołajczyka podczas zlotu młodzieży skłaniają władze do realizacji jednej z wytycznych sowieckiego NKWD, sugerujących likwidację harcerstwa i jego przywódców. Młodzi ludzie z harcerskich środowisk zapełniali obóz w Jaworznie i więzienia we Wronkach i Rawiczu. Chówce polskie nigdy się formalnie nie rozwiązały. W roku 1950, po całej serii dokonanych przez Urząd Bezpieczeństwa aresztowań instruktorów harcerskich, konfiskat pamiątek i sztandarów, dokonano likwidacji ZHP, tworząc najpierw Wydział Harcerski, a potem Organizację Harcerską Związku Młodzieży Polskiej. Stalinizm zawitał do harcerstwa. Jak ma się idea, to zresztą co było powiedziane w felietonie, jak ma się idea braterstwa, która przecież była jedną z naczelnych idei organizacji harcerskich, do walki zbrojnej, do konkretnego strzelania do wroga. To, co się stało, czyli wybuch wojny w 1939 roku, był tak naprawdę klęską osobistą jednego człowieka, Baden-Powella. W 1941 roku, jak umierał on w Kenii, to miał takie przeświadczenie, zresztą zachowało się jedno z jego ostatnich wystąpień, gdzie widać w tym jego wystąpieniu taką jego poczucie porażki, że tu jak gdyby przez 20 czy 30 lat scouting przygotowywał do życia w braterstwie, do tego, że młodzi ludzie wzajemnie się znając, spotykając na zlotach, nie popadają w konflikty, a tu wybucha jedna z najgorszych, najbardziej krwawych wojen w dziejach XX wieku. To był dylemat. Dylemat, co w danym momencie jest ważniejsze. Czy braterstwo pojmowane po skautowemu, to jest ta wielka radość, ta spontaniczność, to te kontakty międzynarodowe, czy lojalność i wierność swojemu narodowi państwu. W naszym prawie harcerskim zawsze to drugie było na pierwszym planie. Zawsze. I zresztą myśmy zawsze mieli te dylematy, dlatego że Polska wiecznie o swoją niepodległość walczyła. I ja myślę, że Baden-Powell poniósł klęskę podwójną, bo po pierwsze, on walczył o lojalność wobec swojego państwa i żaden ze skautów, to znaczy może indywidualnie tak, jako żołnierz, ale jako organizacja, skauting angielski czy skauting francuski, europejski w ogóle, wcale się nie włączył w obronę swojej ojczyzny. To Polska była fenomenem pod tym względem, że młodzież była tak wychowywana w duchu patriotycznym, że potrafiła stanąć w obronie swojej ojczyzny. Harcerstwo, mimo tych wszystkich problemów, o których tutaj była mowa w czasie wojny, jednak było nadal organizacją wychowawczą. I to jest bardzo ważne. Program Szarych Szeregów na dziś, jutro i pojutrze. A więc przygotowanie do życia w wolnej Polsce, tajne komplety, różnego rodzaju formy wychowawczego działania. Takim dobrym przykładem jest postać Aleksandra Kamińskiego, która przecież tutaj wprowadzała mnóstwo właśnie tej myśli pedagogicznej, w dobrym rozumieniu tego słowa, do pracy konspiracyjnej i który na przykład pisząc Kamienie na szaniec, pisząc je w czasie wojny,
nie przepojuje nienawiścią. Była to książka, z której można się było uczyć konspiracji, można się było uczyć patriotyzmu, ale nie można się było uczyć nienawiści. To był rzeczywiście problem. A przecież tam, gdzie jest wojna, obserwujemy teraz na ekranach, to tam, no trudno, te dzieci przecież nie da się gdzieś ukryć, oddzielować. Ale szare szeregi myślały o tym. Tu był właśnie ten program, program podziału na grupy wiekowe, prawda, zabiszacy. Ich nie dopuszczono do broni. Potem szkoły bojowe, prawda, to byli ci harcerze trochę starsi, których też nie do... Oni się ćwiczyli, oni się przygotowywali i mówiono, a w zasadzie celem i założeniem tej drugiej grupy to było wyhamowanie młodzieży, która się pchała do tej broni. No grupy szturmowe to byli instruktorzy, to była młodzież absolutnie już dojrzała, walcząca no, na poziomie normalnych żołnierzy. Ten okres to jest początek też pewnej zmiany w skautingu światowym. To ta porażka Baden-Powella spowodowała, że skauting po wojnie zdecydowanie odszedł od wszelkich przejawów tak zwanego militaryzmu. To nawet w mundurach, w zachowaniu. Jeżeli dzisiaj spotykamy się z skautingiem światowym, to jest pełna swobody organizacja. Z różnorodnymi mundurami, bez musztry, bez takiej wyraźnej jak w Polsce dyscypliny. Ale to jest efekt tego zdarzenia wojennego, jeśli tak można w ogóle powiedzieć o tym, co się wtedy stało. To wynikało z pewnego dylematu, z pewnych No właśnie, trudności. Bo jak panowie ocenilibyście te powojenne próby harcerstwa polskiego dopasowania się do zaistniałej sytuacji? Ja bym tak powiedział. Spór na temat, czy to harcerstwo przedwojenne było reaktywowane, do dzisiaj istnieje. Wprawdzie według mnie to nie jest żaden spór. To jest oczywistość. To było pierwsze podeptanie zasad demokracji. Przecież nikt się nie liczył z tym, że to harcerstwo, które oddało ileś tam serc życia, prawda, za swoją ojczyznę, to harcerstwo, które nadal jest zorganizowane i istnieje, szare szeregi, ono nagle znajduje się na indeksie, jego władze muszą przebywać za granicą, a nagle się mówi, że to harcerstwo dalej istnieje. Przecież w czasie powołania PKWN-u tworzy się nowe władze harcerskie. Ludzi nowe ściąganych specjalnie do tego, żeby to zagarnąć wszystko... Ja ten okres osobiście przeżywałem. Mieszkałem w Rzeszowie, osobiście przeżywałem. Próbowano też przejmować jakby harcerstwo od środka, prawda? To znaczy byli instruktorzy, którzy jakby ideologicznie związani byli z tamtą władzą i usiłowali. Tak, ale tu w raportach Pelagi Lewińskiej, której tutaj książka w felietonie się ukazała, Walka o nowe harcerstwo, kierowanych do władz Polskiej Partii Robotniczej, nawet były takie stwierdzenia trochę z żalem, że niestety, ale w naczelnictwie całym jest tylko jeden, potem dwóch zwolenników przy kilkunastoosobowym. Więc to w latach 45-47-8 tak wyglądało i dlatego Kamiński się do tego włączył, dlatego włączyli się instruktorzy chociażby krakowscy i szaroszeregowi przedwojenni. To potem się zaczęło zmieniać, kiedy właśnie rozpoczęły się konfiskaty, aresztowania i tak dalej, to co wiele osób doświadczało, ale to wynikało z ogólnej sytuacji politycznej i przemian w Polsce, jakie zachodziły. Myśmy byli pełni euforii, myśmy byli na obozach. Kiedy dochodziły wiadomości, że harcerstwo ma się zwinąć, bo to nie była likwidacja harcerstwa. Tam żaden dekret, żaden dokument, żadne uchwały znaczy, nie zapadły. Mówimy o roku teraz 50. Już, rozwiązania. To nie był jeden rok przez... likwidacji harcerstwa. On postępował od końca 48 roku. Mhm. Różnie w różnych miastach. I ten okres był bardzo trudny. Ja go osobiście przeżywałem. Przecież ja jako młody chłopak osobiście pierwszy raz byłem przesłuchiwany, w nocy zabrany. Zmuszano mnie do podpisania oddania sztandaru Trójki Rzeszowskiej, czego nie dokonałem, ale to były dla mnie szokujące momenty. Ja tego nie rozumiałem jeszcze wówczas jako młody chłopak, ale to były straszliwe chwile. Rok 49, lipiec, ostatnie zgrupowanie obozów harcerskich w Środowisku Krakowskim, Chówca Wawel na Równi Czorsztyńskiej. Tam w tej chwili zbiornik jest już wodny, już byśmy byli pod wodą. I proszę wyobrazić, że mieliśmy anioła stróża. Ja jako 10-letni chłopak sobie nie zdawałem z tego sprawy. W cudzysłowie mówi anioła stróża, bo chodziło o członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej, który uczestniczył w różnych apelach, ba, nawet im trzeba były połolowe. Ale to był ostatni obóz roku 49 harcerstwa. Stalinizm odcisnął się bolesnym piętnem na ruchu harcerskim. Organizacja harcerska ZMP ograniczona była jedynie do szkół podstawowych. Odrzucono cały dorobek metodyczny i ideowy na rzecz masowości, przymusu, biurokratyzmu, etatyzacji i akcyjności. To wszystko było przepojone pracą o charakterze politycznym. Część dawnych instruktorów harcerskich, nawet całe drużyny, podjęły działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym lub Ludowych Zespołach Sportowych.
W latach 1955-57 zachodzą w Polsce przemiany polityczne, które tworzą szansę dla harcerstwa. Zarząd Główny ZMP wyraża zgodę na wyodrębnienie się Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej z Wiktorią Dewicową, organizacji powracającej do wybranych elementów metody harcerskiej. Jesienią 1956 roku przedwojenni i wojenni instruktorzy z Kamińskim i Broniewskim podejmują próbę włączenia się do szybko biegnących wydarzeń. W grudniu zostają zwołani na swoją konferencję działacze OHPL. W wyniku mediacji ówczesnego ministra oświaty Władysława Bieńkowskiego konferencja uzupełniona przez grupę Kamińskiego i grupę młodych instruktorów z Warszawy obraduje jako krajowy zjazd działaczy harcerskich. Zjazd, mimo inicjatyw na rzecz reaktywowania dawnego ZHP, jak w Krakowie, podejmuje uchwałę o przekształceniu OHPL w nowy ZHP. Następuje ostrożny powrót do symboliki krzyża harcerskiego munduru. Na płaszczyźnie ideowej jest to nowa organizacja, nie ma w niej miejsca na wychowanie religijne. W latach 1957-59 kształt ZHP wymuszają drużyny i masowo podejmujący pracę dawni instruktorzy. Po dwóch latach przewodniczenia Naczelnej Radzie odchodzi Kamiński. Naczelniczka Zofia Zakrzewska inicjuje tworzenie przy komendach tzw. zespołów partyjnych. Koncepcje Jacka Kuronia prowadzone przez drużyny walterowskie uderzają w podstawy metodyki harcerskiej. Trzeci zjazd ZHP w roku 1964 wprowadza nowy tekst przyrzeczenia harcerskiego, w którym harcerze ślubowali wierność sprawie socjalizmu. Te fakty przysłoniły pozytywne inicjatywy programowe, takie jak pracujący z dziećmi chorymi Nieprzetarty Szlak, Sztab Wieś, warszawski eksperyment wędrowniczy czy rozwój specjalności. ZHP został przytłoczony wielkimi centralnymi akcjami osłabiającymi pracę wychowawczą drużyn. W roku 1974, łamiąc zasady dobrowolności, do szkół średnich wprowadzono program harcerskiej służby Polsce Socjalistycznej. Obok takich akcji jak Iskra, Aurora, Fromborg, Operacja Bieszczady, Alerty, ZHP zaczął być kojarzony z piaskowymi koszulami i czerwonymi krajkami drużyn HSPS. Lata 60. i 70. doprowadziły do wewnętrznego podziału w ZHP. Istniały środowiska i grupy instruktorów w pełni akceptujące działania władz państwowych i władz związku. Istniała w znacznej liczbie cała rzesza drużyn, dla których był obojętny kierunek i kształt ideowy ZHP, byle wydawał on radość dzieciom. Istniała wreszcie grupa środowisk, szczególnie szczepów w dużych miastach, realizujących w praktyce model dawnego harcerstwa i izolujących się od władz ZHP. Na zewnątrz wszyscy działali podobnie. Obozy, piosenki, wycieczki, gry, izby harcerskie. Olga Małkowska, która powróciła do Polski w 1961 roku i mieszkała w Zakopanem do śmierci w roku 1979, była niechętnie widziana przez władzę jako żywy symbol czegoś, co w ich mniemaniu powinno odejść. Zewnętrznie widoczna tradycja harcerstwa w postaci mundurów, krzyża harcerskiego, proporców została przez politycznych decydentów wykorzystana do realizacji innych celów niż założone w pierwowzorze Baden-Powella i Małkowskiego. Nie istniały więzi między środowiskami harcerskimi różnych miejscowości, stąd w latach 70. duże znaczenie miały spotkania, zloty, często nieformalne. Takie inicjatywy podejmowano w Warszawie, a dla zawiązania nici braterstwa dużą rolę spełnił wtedy i w latach 80. rajd Arsenał. Czy zgodzilibyście się, druhowie, z takim stwierdzeniem, że to harcerstwo po roku 56 było jednym wielkim kompromisem? Było to harcerstwo, które nie nawiązywało do tradycji lat międzywojennych? Doskonale druhna używa słowa kompromis. W latach 56 i dalej harcerstwo podpisało właściwie trzy kompromisy z władzami państwowymi, mówię dokładnie z PZPR. Pierwszy kompromis to właśnie na Zjeździe Łódzkim. W 56 roku. 56. Następny kompromis to jest reorganizacja struktur władz harcerskich centralnych na to, żeby pozbyć się Kamińskiego jako przewodniczącego związku, mając moment również bardzo krytyczny, gdzie kadra chciała odejść i znowu zachowaliśmy kompromis. I wreszcie trzecia sprawa, wprowadzenia systemu wychowania zespołowego w miejsce indywidualnego, tak zwany system walterowski Jacka Kuronia, który też postawił nas na rozdrożu i znowu podpisano trzeci kompromis. Te trzy kompromisy, dlatego rozszerzam temat pytania kompromis, dały nam wynik pracy aż do ostatniej odnowy i ciągnięcia dalej. Ktoś by się śmiał, wybory do Sejmu.
już polityczna sprawa, ale na szczeblu małych dzieci i tego młodego drużynowego, to dla nas było wielkie przeżycie, kiedy trzeba było, były trzy czapki tylko harcerskie. Trzeba było komendy wprowadzić na zmianę czapek przy warcie honorowej przy urnie. I myśmy nie patrzyli na to, że to takie wybory czy inne. Wtedy był problem, że odrodziliśmy się i chcemy wystąpić w mundurach. Pół roku i mieliśmy wspaniałą akcję letnią, 57 rok, pamiętamy. Kiedy i namioty zdobyliśmy ze strychów pochowane jeszcze ze służby Polsce, niektóre ukryte, a niektóre, no po prostu jeszcze produkcja nie szła wtedy. Kiedy ta akcja letnia 57 wykazała, jak szybko potrafiliśmy się odrodzić. No tak, ale też panuje przekonanie, że była to zewnętrzna forma nawiązująca do harcerstwa międzywojennego, przedwojennego, natomiast już treść była zupełnie inna. I że na tym też polegał ten kompromis, że za cenę możliwości utrzymania tych zewnętrznych jakby akcentów, jednak zgodzono się na pewne ideowe kompromisy. Na szczeblu drużyn i szczepów, żebyśmy rozumieli, przez wiele lat udało nam się kontynuować te tradycje przedwojenne czy na fali szarych szeregów. Co z doświadczeń szczepowego huraganu ówczesnego? Wydaje mi się, że to się zaczęło właśnie bardzo spontanicznie i były miejsca, o czym w tym pewnie to nie była mowa, były miejsca takie, gdzie to dalej było autentyczne. Czyli jeżeli mówimy o harcerstwie tych lat, to musimy sprecyzować, o co nam chodzi. Czy o harcerstwo jako związek, formalną strukturę mającą swoje władze, swoje najróżniejsze tam kontakty z władzami państwowymi, partyjnymi i tak dalej, to wszystko, co zaczynało się od szczebla chłopca, a na pewno już od szczebla chorągwi, głównej kwatery i tak dalej. Czy mówimy o tym, co autentycznie działo się w różnych środowiskach? Czyli jesteśmy zgodni co do pewnego podziału, prawda? Co do jednak, że może ja na tych niższych szczeblach nawiązywano do tej tradycji przedwojennej, do tego tradycji skautowych, ale dla władz miało to wyglądać z wierzchu bardzo poprawnie. I tu było trochę nieszczęścia. Bo tutaj wkraczamy w tej chwili w proces wychowawczy, no więc pewne właśnie, elementy etyczno-moralne. Jest możliwe przy wychowaniu. Znalazła się kadra, która potrafiła tworzyć tą zasłonę. Stąd tyle szczepów powstało. Przed wojną szczepów tyle nie było. Drużyna to była podstawowa jednostka i dalej to musi tak być, inaczej to nic tego nie będzie. Natomiast stworzyły się szczepy, szczególnie w dużych środowiskach. To był Kraków, Warszawa, Poznań i inne. I te szczepy tworzące, rozbudowujące swój aparat instruktorski, tworzyły jak gdyby parawan, zasłony przed tym wszystkim, co szło z góry, co było dysponowane przez centralę, a robiło się to harcerstwo zupełnie inaczej na dole. Ale tutaj powstawał właśnie ten problem etyczno-moralny instruktorski, bo myśmy po prostu kłamali. To było normalne kłamstwo. Ja osobiście powiem, że w latach późniejszych, już pokuroniowych, osobiście przeprowadziłem kilka rozmów z obecnym papieżem, bośmy tam byli zaprzyjaźnieni, rozmawialiśmy, jak my długo możemy kłamać. Bo Stalin mówi, siedźcie, dopóki macie wpływ na tę młodzież. Bo to nie było takie dla mnie oczywiste, że ja mam siedzieć, no robię tutaj i ten chłopak wie, że jakieś tam TWO, wiedza o partii ogłaszają, a my tego nie robimy. On idzie do domu, mówi, mamo, w planie pracy jest wiedza o partii. Tego nie robimy. Raport idzie do góry, że wiedza o partii jest realizowana, prawda? Jeszcze nie dość, że przychodzi nagroda dla jednostki. No to były rzeczy niemoralne, demoralizujące. To były rzeczy, które niewątpliwie do dzisiaj pokutują. To był cały dramat. Wydaje mi się, że to jak gdyby dzisiaj nam się też jakoś tam powraca do nas. Właśnie, czy z perspektywy dylemat. Czasu, właściwie, czy ten okres nie wyrządził więcej szkód idei harcerskiej niż dobra? Bo też niektórzy twierdzą, że może lepiej było doprowadzić do upadku organizacji i potem w dogodnym momencie odrodzić się z całą siłą. Ja na konkrecie mogę odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć? Wydaje mi się, że dla tej czystej idei harcerskiej to lepiej byłoby, gdyby tego harcerstwa nie było. Bo rzeczywiście to było manipulowane. Albo gdyby przeszło do podziemia, działało jako konspiracyjna organizacja. Trzeba skończyć zdanie, nie? Ale dla istoty i możliwości dalszego działania harcerstwa to była szansa na przeżycie. Gdyby nie było tych enklaw harcerskich, o których tutaj mówiliśmy, to w roku 81 ani w roku 90 harcerstwa by pewnie już w Polsce nie było, bo byłaby to po prostu historia. A więc dzięki temu ono jednak przetrwało. Wydarzenia sierpnia 1980 roku były wyzwaniem dla ruchu harcerskiego.
We wrześniu i październiku powstały pierwsze kręgi instruktorów harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego, Kicham. Zaostrzył się spór o treść przyrzeczenia harcerskiego. Kicham wystąpił z apelem do instruktorów nieprzestrzegających prawa harcerskiego o opuszczenie ZHP. Siódmy zjazd ZHP w marcu 1981 roku zawiódł oczekiwania środowisk kichamowskich. W kwietniu lubelski krąg Zawisza wystąpił z ZHP, zapoczątkowując tworzenie niezależnego ruchu harcerskiego. Gorąca jesień 1981 roku to w harcerstwie jubileuszowy zlot na krakowskich Błoniach zorganizowany z inicjatywy Kichamu dla około 6 tysięcy uczestników. Wraz z nadchodzącą zimą Rada Porozumienia Kicham ogłosiła pogotowie zimowe harcerek i harcerzy. Stan wojenny zatrzymał w sposób sztuczny te procesy. W ciągu roku 1982 Kicham przestał istnieć. Środowisko pokichamowskie zaczęło poszukiwać nowej formuły przetrwania, czerpiącego z ideałów służby Bogu, Polsce i bliźnim ruchu harcerskiego. Zbliżająca się w roku 1983 pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny była inspiracją do przeprowadzenia białej służby, harcerskiej służby ludziom uczestniczącym w tym wydarzeniu. W oparciu o lokalne sztaby białej służby stworzono później struktury działającej niejawnie wewnątrz ZHP, organizacji instruktorskiej tzw. ruchu harcerskiego, który od 1988 roku przyjął nazwę Ruchu Harcerskiego Rzeczpospolitej, RHR. Druga biała służba została przeprowadzona w roku 1987 z udziałem około 20 tysięcy młodych ludzi i była pełną zaangażowania w służbie manifestacją. RHR działał na kilku płaszczyznach. Dla społeczeństwa dostrzegalne były duże imprezy religijne i patriotyczne. W 1984 roku pomagano w przeprowadzeniu uroczystości pierwszego pułku strzelców podhalańskich AK w Szczawie. W 1988 roku na Wykusie harcerze pełnili służbę podczas pogrzebu Jana Piwnika Ponurego. Środowiska RHR organizowały obchody 3 maja, 11 listopada, brały udział w pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki. W latach 1982-89 cała harcerska Polska pokryła się siecią harcerskich duszpasterstw i kościołów. W roku 1985 powołano Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy z opiekunem księdzem biskupem Kazimierzem Górnym. RHR zainicjował oficjalne kontakty z ZHP na obczyźnie, który był historyczną i prawną kontynuacją dawnego ZHP. Owocem tych kontaktów był udział Krajowej Drużyny Zlotowej w 4. Światowym Zlocie Harcerstwa w Stanach Zjednoczonych. Obok RHR działały środowiska harcerstwa niezależnego, drużyny działające poza ZHP. W roku 1985 powstała w Koninie i Włocławku Polska Organizacja Harcerska. Jesienią 1988 roku utworzono Ogólnopolskie Porozumienie Harcerskich Organizacji i Środowisk Niezależnych. Władze ZHP reagowały na te zjawiska wyrzucaniem instruktorów z organizacji, rozwiązywaniem drużyn, uderzaniem w młodych ludzi poprzez dyrekcję szkół. Akceptowano i często pomagano w inwigilacji harcerskich środowisk przez Służbę Bezpieczeństwa. Blisko 3-milionowy ZHP tkwił w marazmie. Wiele drużyn, nie angażując się w działania RHR, prowadziło swoją pracę, ignorując społeczne otoczenie. Wiele próbowało zmian, lecz w granicach dozwolonych przez władze. Takie działanie prowadził ruch starszoharcerski, wyrosły z operacji Bieszczady 40, krąg Białej Podkładki czy redakcja krakowskiego pisma Harcerz Rzeczypospolitej. Jesienią 1988 roku w RHR ujawnił się wewnętrzny konflikt co do koncepcji dalszego działania. Czy należy reaktywować dawne ZHP w oparciu o statut z roku 1936, czy tworzyć całkiem nową organizację harcerską? Te dwie drogi doprowadziły do powstania w lutym 1989 roku poza ZHP dwóch organizacji. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i ZHP rok założenia 1918. Organizacji, które zjednoczyły się w roku 1992 w jednym Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Jak z perspektywy czasu ocenilibyście panowie tamte wydarzenia? Może zacznijmy od powstania Kichamu, który odnowę proponował w nawiązaniu do tradycji przedwojennych. Osią działania Kichamu była próba odrodzenia harcerstwa i oczywiście Kicham wymuszał pewne rzeczy przez sam fakt swego istnienia i stworzenia sieci kręgów na terenie całej Polski. Doprowadził do tego, że na przykład w marcu 1981 roku, czyli kiedy odbył się siódmy zjazd ZHP, to jednak
to, co tam zrobiono, było całkiem czym innym niż władze ZHP proponowały pierwotnie jeszcze we wrześniu 80 roku. Natomiast wydarzenia biegły szybko i cały czas władze za tym nie nadążały. Problem Kichamu to właśnie na tym polegał. Kicham jak gdyby swoje pomysły programowe, swoje pomysły ideowe rzucał i wyprzedzał to, co się dzieje. I efekt był taki, że jesienią 81 roku w środowisku Kichamu zrodził się nawet pomysł podjęcia prac nad wyodrębnieniem organizacyjnym. Myślę, że niektórzy z nas, myślę teraz o sobie przede wszystkim, mieliśmy za małą wyobraźnię. I tu właśnie druhowie z Kichamu i druhny lepiej pewnie widzieli pewne sprawy. My będąc na tym zjeździe w 81 roku, jeszcze wracając z niego, myśleliśmy, że coś się dobrego stało. I dopiero później się okazało, że to było o wiele za mało. Okres Kichamu dla mnie to był okres chyba najbardziej dojrzałej i najintensywniejszej pracy w harcerstwie. I najmilej go wspominam. Dlaczego ten okres tak mile wspominam? Było to zerwanie ze wszystkimi dotychczasowymi rozmowami, naradami, odprawami stolikowymi i myśmy zaczęli naprawdę po harcersku radzić. Przecież wszystkie nasze spotkania to były zbiórki delegatów, to było wszystko wyjazdowe. Konstruowanie programu ideowego, wszystkiego, to się wszystko spontanicznie odbywało naprawdę po harcersku. Aleksander Kamiński kiedyś powiedział, przynajmniej takie mu się słowa przypisuje, że harcerstwo jest funkcją polskiej racji stanu, że harcerstwo zawsze służyło Polsce i w związku z tym harcerstwo z konieczności musiało być takie jak Polska, ale harcerstwo chciało być również taką awangardą, elitarną awangardą młodzieży, a w ramach ZHP taką awangardą niewątpliwie elitą był Kicham. Ja chcę przypomnieć, pamięć ludzka jest zawodna, tutaj mówimy o tym, że byliśmy o krok od wyjścia z ZHP, a ja chcę coś zupełnie innego przypomnieć. 16 listopada 81 roku byliśmy już o krok od tego, żeby przejąć ZHP. Rada Porozumienia Kicham zaleciła wtedy wszystkim jednostkom, które się z tą ideą utożsamiały, przechodzenie jawne do przyjmowania przedwojennego przyrzeczenia i prawa harcerskiego. To był taki wyznacznik, można powiedzieć. Kto przyjmował to przyrzeczenie, ale jawnie, bo to w tajnie się przyjmowało bardzo często, to oznaczało, że opierał się po tej stronie. I były już rady chówców, które takie uchwały przyjmowały. Ale do czego to mówię? Że jednak jako wychowani w poczuciu lojalności, to o czym tutaj tyle było mówione, że scouting to lojalność wobec ojczyzny, wobec prawa, my chcieliśmy reformować naszą organizację od wewnątrz. My uznawaliśmy, że my nie możemy wychodzić, przynajmniej na razie, ze związku, tak jak my nie możemy, za przeproszeniem, zjeść własnych dowodów osobistych i przestać być obywatelami tego kraju. Tutaj mieszkaliśmy, tutaj pracowaliśmy, tutaj chcieliśmy służyć. Patrząc z pewnej perspektywy na to, warto zdać sobie sprawę, że z punktu widzenia całej harcerskiej Polski, nie tylko Krakowa, że to, że działał taki ruch harcerski, że odnosił sukcesy, że miał bardzo jakby, powiedziałbym, interesujący program, to stało się chyba podstawą do wielkich ruchów w całym harcerstwie. Znaczy jakby, patrzymy na to z perspektywy gdzieś, myśmy zrozumieli, ja byłem małym drużynowym gdzieś tam w Hucie wtedy, myśmy zrozumieli, że coś można zmienić. Nawet nie mieliśmy kontaktu często z tymi ludźmi, z różnych tam powodów, no nie było łatwiej, ale komuś na przykład Suwa było znacznie dalej, ale myśmy rozumieli, że może być inaczej w harcerstwie, że zaczęliśmy sami szukać jakiejś nowej myśli programowej, sami wymyślać różne koncepcje, nie zawsze nam się podobało ściśle to, co było przed wojną, prawda, każda rzecz, widzieliśmy, że świat się zmienia, ale zaczęliśmy szukać i natomiast dla nas to było bardzo ważne, że to jednak jest ruch ZHP i dlatego muszę powiedzieć, że to, co się działo później, w latach, z końcem lat 80., czy wcześniej już odchodzenie od ZHP, obojętne czy to był POH, czy to było później ZHR, prawda? Jakby odchodzenie uważaliśmy za jakąś zdradę. Czy dla nas to była jakaś zdrada? Zdrada tego, że jednak przestała jakaś grupa ludzi, których myśmy byli kiedyś wpatrzeni, wierzyć w to, że ten związek można zmienić od wewnątrz. Nie, nie, to nie. Ja muszę tutaj powiedzieć inaczej. Harcerską solidarnością nazywano Kicham. I Kicham spełniał, Rada Porozumienia Kicham, czy wszystkie kręgi, taką właśnie rolę. Natomiast to, co się działo, zaznaczam, po stanie wojennym, próby reformowania wtedy od wewnątrz, poza ruchem harcerskim Rzeczypospolitej, który był pewną wielką siłą, pewne próby reformowania od górnego, to były takie, jak, to było coś takiego jak związki zawodowe, które państwo robiło, żeby się przeciwstawić Solidarności. Ja to bardzo wyraźnie widzę. Żadnej autentyczności nie było w ZHP po roku 82. Żadnej, jeśli chodzi o władzę. Wszystko, co było wartościowe w związku, spłynęło do ruchu harcerskiego Rzeczypospolitej. Ja myślę, że ten okres był okresem największego
rozłamu, rozejścia się kadry instruktorskiej na dwie strony. I powiedzmy sobie uczciwie i prosto. Kadra instruktorska związana z byłym PZPR-em, wszyscy instruktorzy partyjni zostali, nie przeszli, prawda? I nie wiadomo, kto kogo tutaj zdradził. Czy zdradzili ci, którzy sprzeniewierzyli się zasadniczej idei, którą myśmy uznawali jako nośnik i jakiś czas nas tam głaskano, że kichamy, one mogą dobrą rolę spełnić. Nawet powiedziałbym, że na barkach tego kichamu wiele rzeczy dobrych się zrobiło. To kto w zasadzie tę ideę zdradził? Kompromis lat 40. Zawód. Kompromis przegrany. Kompromis roku 56. Zawód. Przegrany. Rok 81, kolejny jak gdyby kompromis, bo kicham działa w ZKP, znowu kompromis przegrany. W związku z tym lata 80. są już w takim nastawieniu, że owszem, ten ZKP jest nasz, ale nie z tymi ludźmi. To znaczy nie może być w tym ZKP ludzi, którzy cokolwiek robili w nim, współdziałając na przykład z PZPR. Mówię na przykład, bo nie tylko o to chodzi. Którzy kierowali tą organizacją wcześniej, w latach 70., 80., czy jeszcze wcześniej. Podsumujmy jeszcze raz, ponieważ zadajemy sobie to pytanie. Jak harcerstwo odpowiedziało na tamto wyzwanie chwili, na stan wojenny, na ten okres po stanie wojennym, do momentu rozłamu, do 89. Odpowiedziało tak, jak całe społeczeństwo niezależne, zachowało się godnie, umiało właśnie pokazać swoją sprawność organizacyjną przy wielkich akcjach, jak również swoją sprawność organizacyjną i pracę wychowawczą na niższych szczeblach, to znaczy tam, gdzie się rzeczywiście dzieje harcerstwo w zastępach i w drużynach, bo jacy są zastępowi i drużynowi, taki jest harcerstwo, zresztą to jest polityka na dobrą sprawę na wyższych szczeblach władzy. Bym krócej odpowiedział, czy harcerstwo wtedy zaczęło jakby znacznie bardziej intensywnie, na nowo w jakimś sensie, poszukiwać swojej tożsamości, kształtować tą tożsamość własną, sięgać do źródeł w większym stopniu, nie tylko w jednym małym środowisku, ale także szerzej. I starać się także myśleć, jakie to harcerstwo będzie na przyszłość. Ja chcę na jedną jeszcze zwrócić uwagę, mianowicie na tę plakietkę. Specjalnie jej nie ściągałem jeszcze. To jest plakietka tego zlotu, o którym była mowa w Stanach Zjednoczonych. Nie zapominajmy o tym. To jest okres po raz pierwszy po 1945 roku, kiedy niezależne struktury harcerskie w Polsce nawiązują kontakt z ZHP na uchodźstwie, z ogromnymi problemami, z ogromnymi kłopotami, ponieważ polskie uchodźstwo było nieufne w stosunku do wszystkiego, co się działo w kraju, a tutaj nagle przychodzą do nich instruktorzy, będący formalnie członkami reżimowej komunistycznej organizacji. Udało się, i to jest jeden z największych sukcesów ruchu harcerskiego Rzeczypospolitej, to jest to, co nas połączyło z ZHP na uchodźstwie i wydawało się, że po 89 roku z powrotem wszystko w jeden nurt ZHP się zjednoczy. Niestety wszystko zostało zniszczone po roku 89. I rozpoczął się okres podziału, który dla wielu był bardzo trudny. I o ile to jest w miarę klarowne na szczeblu takim centralnym, jak tu przed chwilą było mówione, odcinania się od pewnych koncepcji, pewnych ludzi, którzy robili pewne rzeczy, o tyle stało się to źródłem bardzo wielu trudności, bardzo wielu dylematów i problemów ludzi pracujących z młodzieżą, a może nawet i samej młodzieży, która nagle zaczęła stawać przed faktem, czy ma wstępować do ZHP, czy do ZHR, czy w tej szkole ma działać struktura tego związku, czy tego. I myślę, że to właśnie będzie przedmiotem następnych tutaj rozważań. Istnieje już taki podział nawet między takimi młodszymi harcerzami, którzy no, nawet mogę powiedzieć, że wyzywają się, że jesteś z ZHP, a drugi jest po prostu z ZHR-u. Ja nie będę z tym rozmawiał, dlatego że ja jestem z ZHR-u, bo to nie jest komunistyczne. Żeby tamte organizacje spojrzały na nas z trochę innej strony i żeby uwierzyli, że nie jesteśmy jednak mimo wszystko tym dziećmi Stalina, czy już nie wiem sama, tylko że my nie jesteśmy inni od nich. Jeśli mam się wypowiedzieć na temat podziału między tymi kilkoma organizacjami współcześnie istniejącymi, ja bym powiedział jedno. Moje osobiste zdanie, które może nie zawsze jest przyjmowane, to jest w duchu walka o władzę. Kiedy w 1918 roku istniejące wówczas w odradzającej się Rzeczpospolitej różne organizacje skautowe postanowiły połączyć się w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, zrobiono to w imię najwyższych wartości patriotycznych. Po latach dzisiejsi harcerze znów zadają sobie trudne pytanie. Czy być razem, czy osobno? A jeżeli będzie tak jak jest i coraz bardziej będziemy się od siebie oddalać, to ja sobie tego nie wyobrażam.
właściwie nawet nie chcę o tym myśleć, co się wtedy będzie działo. Te podziały istnieją na poziomie głównej kwatery, ale tak, w oznaczeniu. Myślę, że na poziomie drużyn nie ma takich podziałów. Jestem przekonana, że za, nie wiem, za rok, czy może krócej, czy nie wiem, trochę dłużej, na pewno będzie zjednoczenie się. Mam co do tego, nie wiem, czy oni kłamią, mówiąc, że chcą tego zjednoczenia? Nie wiem, może ci ludzie przejrzą na oczy, może się to jakoś, niejako się to wyklaruje w końcu. Sytuacja jest następująca. Harcerstwo jest podzielone. Dwie główne organizacje to ZHP i ZHR. Czym one się różnią? To są pewne rozwiązania organizacyjne, ale które mają wpływ na wychowanie harcerskie. Myślę, że najbardziej takim widocznym to jest podział na dwie organizacje autonomiczne działające wewnątrz związku, znaczy organizacje harcerek i organizacje harcerzy. Zakładamy, że wychowanie harcerskie odbywa się w sposób niekoedukacyjny. To w ZHR. To jest w ZHR-ze. Oczywiście to zmierza jak gdyby do pewnej wspólnoty wychowania i jeżeli są odrębne drużyny harcerek na poziomie szkół podstawowych i harcerzy, są odrębne drużyny na poziomie szkół średnich, ale współpracujące ze sobą, a są już koedukacyjne kręgi starszego harcerstwa, czyli kręgi adresowane do studentów, do ludzi dorosłych. Taki charakterystyczny rys to jest umiejscowienie kwestii wychowania religijnego w związku. To po pierwsze naczelny kapelan, który ma swoje miejsce w statucie, ale to także taki zapis ideowy, statutowy, że członkami związku są osoby wierzące i poszukujące wiary. Myśmy staraliśmy się zbudować fundament wychowania harcerskiego w ZHR-ze, gdzie równoprawne jest wychowanie duchowe, uważamy, że to powinno być wychowanie religijne, a nie abstrakcyjne wychowanie duchowe, gdzie jest wychowanie umysłowe, intelektualne, gdzie jest wychowanie fizyczne, gdzie jest wychowanie społeczne wreszcie, gdzie mieści się i służba bliźnim, i służba Polsce, to co w tradycji harcerskiej istnieje. ZHP jest organizacją, która od roku 89, pokazanego jeszcze w filmie, przeszła długą drogę przez kilka kolejnych zjazdów, ewolucyjnie zmieniając swój kształt i ideowy, i organizacyjny, rezygnując nadmiernej etatyzacji, tudzież rezygnując pewnych form, naszym zdaniem, niedemokratycznych, czyli jakby proces demokratyzacji przechodziła. Ten długi proces, który został przeprowadzony, sprawił, że dzisiaj pod względem ideowym bardzo niewiele różnimy się od bratniej organizacji ZHR-u. U nas jest taka może różnica, że służbę Bogu w harcerstwie rozumiemy przede wszystkim, czy w największym stopniu, jako służbę pewnym wartościom duchowym, tak to rozumie powszechnie scouting. A zatem u nas, choć oczywiście dominują osoby wierzące, może być także osoba niewierząca, nawet jeśli nie zadeklaruje się, że poszukuje wiary, natomiast osoba, która wyznaje prymat wartości duchowej nad materialnymi. I to jest być może taka jedyna różnica ideowa, która z naszego punktu widzenia oczywiście istnieje. Rzeczywiście jest prawdą, że nie mamy odrębnej organizacji żeńskiej i męskiej. Natomiast zalecamy, by drużyny, szczególnie drużyny młodsze, w tym wieku 11-15 lat, były w miarę możliwości drużynami odrębnymi, to wynika dla nas z metodyki. Te różnice między ZHP a ZHR-em to są rzeczywiście różnice w sferze pewnych tylko organizacyjnych, nawet mniej bym powiedział ideowych spraw, aczkolwiek zawsze mnie bardzo śmieszy, jak się mówi tutaj, to jako filozof mówię o Bogu jako o pewnej wartości duchowej, no to albo niech sobie ZHP wyrzuci Boga z przyrzeczenia, albo niech nie uprawia fikcji filozoficznej, bo zresztą obśmiewaliśmy to już wielokrotnie. Niech się zdecyduje, o co mu idzie. Ale to jest też dla mnie mniej istotne. Dla mnie jest jedna rzecz bardzo tutaj przykra, że ja dzisiaj widzę, że główny nurt wychowania młodzieży w Polsce nie biegnie w harcerstwie. Ja dzisiaj widzę ludzi ideowych poza harcerstwem. Harcerstwo, piszę o tym wielokrotnie, znajduje się w stanie bardzo głębokiego kryzysu. Nie wiem, czy jego czas się kończy. Mam nadzieję, że odrodzi. Harcerstwo znajduje się, cały ruch harcerski znajduje się chyba w niejakim impasie. Już nie jest tak atrakcyjny dla młodzieży. Jak druhowie macie, jaką wizję macie swoich organizacji w przyszłości? Co chcecie zaproponować młodzieży? Jaką metodologię zastosować, żeby tych młodych ludzi, dla których już harcerstwo nie tak jak dawniej było jedyną propozycją spędzania wolnego czasu. Co chcecie zaproponować tym ludziom, którzy mogą w każdej chwili pojeździć konno, pojechać na narty, zorganizować, są szkoły przetrwania, a więc nawet zabrano harcerstwu to,
to puszczaństwo czy obozownictwo, pionierkę, która była wtedy tak ważna? To znaczy, przede wszystkim ja się chyba nie zgadzam, tak jak tutaj zresztą pewnie wszyscy, że jesteśmy w impasie. Ja myślę przede wszystkim, że błąd jest w samym założeniu pytania. Nie jesteśmy organizacją, żadna harcerska organizacja nie jest organizacją dla wszystkich. A zatem wcale my nie mamy ambicji być organizacją dla każdego młodego człowieka w Polsce. Chcemy być w taki sposób, tak jak działania się organizacji, ale co proponujecie tym, którzy, żeby każdy mógł do nas należeć, prawda? Natomiast wcale nie musi. I w związku z tym, że tak bardzo nam nie zależy, żeby jeździć konno tylko w harcerstwie, robić survival tylko w harcerstwie. Sprawa rzeczywistości polskiej jest tak skomplikowana, że w zasadzie zaangażowanie się harcerstwa tutaj z taką otwartą przyłbicą, jak to robił ruch harcerski Rzeczypospolitej w latach 80., kiedy linia biegła wyraźnie. Władza państwowa i społeczeństwo niezależne. I było wiadomo, gdzie się opowiedzieć. Tutaj byliśmy w komfortowej sytuacji. Tutaj takiej linii nie tak, ma. Był na to, oczywiście. Byliśmy w komfortowej sytuacji. Uważam, że większą szkodą dla harcerstwa byłoby w tej chwili takie jasne opowiedzenie się. Oczywiście każdy z nas ma swoje poglądy. To w jakim polityczne kierunku ideowe. W tej chwili praca instruktorów harcerskich? Na przykład w ZHR-ze stworzyliśmy dokument o nazwie Zarys Programu Wychowawczego, został przyjęty w 1994 roku przez Radę Naczelną, który formułuje niestety w sferze pewnej idei program dalszej pracy. My uważamy, i taka jest jak gdyby analiza potrzeb i sytuacji społecznej, że bardzo mocno należy stawiać na wychowanie ideowe. Wbrew temu, co się powszechnie mówi, co jest dość obiegowe, młodzież potrzebuje wychowania ideowego. Ja ale twierdzę, muszą to robić niezwykle zaangażowani instruktorzy. I tutaj się pojawia problem. To jest problem polegający na tym, że czym harcerstwo jest. Harcerstwo nie jest tym, jakie są dzieci, ci najmłodsi, bo oni są tacy, jacy są i zawsze tacy byli. Harcerstwo jest tym, jacy są ludzie dorośli. Bo to ludzie dorośli w tym harcerstwie wychowują. Oczywiście jest pewna metoda, jest system, gdzie tam rówieśnicy oddziaływują, ale w finalnym efekcie to oddziaływują ludzie dorośli. W momencie, kiedy społeczeństwo dorosłych jest społeczeństwem chorym, kiedy jest społeczeństwem rozchwianym ideowo, kiedy przenikają najrozmaitsze idee, często ze sobą sprzeczne, kiedy również nie ma pewnego wyznaczonego kierunku pracy wychowawczej państwa, to wtedy to harcerstwo nie znajduje pola swojego działania. Tutaj muszę przytoczyć bardzo ważną rzecz. Stanisław Orsza-Broniewski, nasz niekłamany autorytet dla wszystkich, i tych ZHP, ZHR-u i zawsze, opowiadał nam wielokrotnie w Krakowie, jak przyjeżdżał tutaj w latach 90., że chodził do Tadeusza Mazowieckiego, chodził do kolejnych ministrów edukacji narodowej i mówił: pomyślcie o, nie o załatwieniu nam czegoś, o stworzeniu dla młodzieży możliwości. Nie zapominajcie o wychowaniu, bo takie będą Rzeczypospolite jak młodzieży wychowanie. I co mu ci nasi, że tak powiem, w cudzysłowie solidarnościowi politycy odpowiadali? To są rzeczy czwartej kolejności odśnieżania. Tu jest polityka, tu jest ekonomia, a młodzież, na to przyjdzie czas. I dzisiaj czytamy w gazetach, no jak właśnie, się młodzież sama wychowuje no na więc ulicach. Właśnie, więc czy oni, zapomnieli... jak, ale jak ich przyciągnąć? No dobrze, ale ja bym się zgodził z tym, co tutaj było mowy, jeżeli chodzi o rzeczywiście brak zaangażowania władz, zresztą władz różnych szczebli, nie tylko tych najwyższych, także niektórych władz oświatowych w sprawy wychowania. Natomiast nie do końca bym się zgodził, że to, że społeczeństwo mamy takie czy nie inne, czy czasy mamy takie, a nie inne, jakby usprawiedliwia nas, czy pokazuje, że właściwie to my nie wiemy, czy możemy nie wiedzieć, co powinniśmy robić, prawda? Bo mi się wydaje, że skoro czasy są trudne, a są trudne pod tym względem, my jednak jesteśmy jako organizacja na tym tle tych czasów wcale nie są propozycją pod wieloma względami. Oczywiście można pytać, czym przyciągać młodzież. Ja myślę przede wszystkim, że można przyciągać tym, że jest właśnie pewna grupa ludzi, instruktorów, którzy no, mają pewien prymat wartości. Właśnie w nich to widać. I tak naprawdę ja widzę to na co dzień. Myślę, że to każdy zobaczy z każdej organizacji, że tam, gdzie jest instruktor mądry, wychowawca, ideowy, tam wokół niego są harcerze. I ja myślę, że to jest to, co nam potrzeba. Ja to potrzeba nam jakichś wzorów osobowych, niekoniecznie nie na szczeblu władzy, prawda? Ale także na tym małym szczeblu. Ja to, co mówisz, w pełni podzielam. To znaczy, jak ja patrzę na jakiś zastęp, to ja patrzę, czy on pracuje dobrze, czy źle, a dopiero potem patrzę, czy on nosi ZHR, czy ZHP. To nie ma podziału dobry ZHR, zły ZHP, czy przeciwnie. Te podziały kiedyś były, dzisiaj one tkwią rzeczywiście w strukturze władzy. Bardziej natomiast jeżeli chodzi o wychowaniu, to powiem raz jeszcze to, co mówił Aleksander Kamiński. Takie będzie harcerstwo, jacy będą zastępowi i drużynowi. Reszta to jest organizowanie pola do działania. Ja uważam, że dlaczego są różne organizacje? One są dlatego, że sobie różnie odpowiadamy na pytanie,
kogo wychowywać i do czego wychowywać. I dopóki tutaj nie będzie odpowiedzi jednolitej, to dopóki będą różne organizacje. Jeżeli mówimy, że harcerstwo jest funkcją polskiej racji stanu, to ponieważ w społeczeństwie jest bardzo wiele różnych poglądów na sprawę i tym poglądom odpowiadają organizacje harcerskie. Ja myślę, że to, co się w tej chwili dzieje w harcerstwie, będziemy mogli ocenić, albo nas będą oceniać za 10 lat, tak jak myśmy to robili przez dzisiejszy dzień z historią harcerstwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Wieczorem drużyna się zbiera, ogniskiem żegnając dzień. Płomień ciemność rozdziela, kojąc ból młodych serc. Nie cisza gra we tnią noc, niech ogień pali się.